Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Besi, to jest Kuntin z gry Gothic, Świat Skazańców. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Ile mi jeszcze tej wody zostało? Trzy. Tu jeszcze jest jeden imienny. Potem muszę ten jebany... ryż siewny zbierać. Hej, ty! Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Umieram z pragnienia. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Spoko. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna. Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. No, może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Umieram z pragnienia. Dobra, ile mam tego ryżu, bo nie wiem... 13. No nie widzę więcej tego ryżu siewnego na razie. Może to gdzieś u góry przeoczyłem. Hej ty! Dobra robota! Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty! Wal się na ryj. No, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tylko 15 tego jest. Może się dogadamy. A co możesz mi zaoferować? Daj mi ten jeden jebany ryż, ja będę mógł go znaleźć, nie umiem. A w zamian dam ci fajkę i brzytwę i... Oto twój ryż. A, czyli jednak coś się przydałeś. Dobra, jeśli chcesz, mogę ci w jaki sposób ugotować ten ryż. Oczywiście, jeśli miał trochę doświadczenia. Na wszystko tu trzeba punkty nauki wydawać, a... zapisane na tym odcinku. A oczywiście... Praktycznie w ogóle doświadczenia dnia, drugi poziom, a zarąd trzeci w sumie. Wow. Udało się przyspieszyć trochę.
Ale ile mam questów, matko boska. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Uważaj na siebie. Hej, ty! Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Oczywiście tego questa wykonam, jak tylko zdobędę doświadczenie. To nie mój problem. Dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj! Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Jestem kret. Nie wyglądasz mi na kreta. No nie. Muszę iść po spodnie kreta do wolnej kopalni. O cholera. To jest niewykorzystany tekst, bo normalnie nas puszczą. Jeśli myślisz, że... Hej, ty! Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy Bractwem Śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Baal Kagan. Niech Śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego Bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach, może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Baal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Baala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Śniącego. To się nam przyda. Albo mogę... Dobra, wreszcie mi... mogę ci zapłacić. Dobra. Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Chcesz trochę... No, to będę pomijał wszystko, bo to jest taki tekst, a tam nic nie gadają. Hej, ty! No i trochę wzbogacimy się w rudę, więc zajebiście. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa.
Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Mam tu listę z zamówieniami dla starej kopalni. Nieźle. Skąd ją wytrzasnąłeś? Dostałem ją od Jana. Masz tupet. Wysłali cię, żeby poddać cię próbie, tak? Założę się, że Torusa trafia teraz jasny szlak. To Diego zlecił mi to zadanie. Diego wypełnia tylko rozkazy Torusa. Jak go znam, pękłby ze śmiechu na wieść, że tu jesteś. To jak? Mogę wejść czy nie? Wchodź śmiało. Laresowi oczy wyjdą na wierzch. Wino. Patrzcie, kto ma wino. Zabieraj! Kradzisz! Nie popłaca! Myślałem, że nie zauważy, no. Dobra, zauważy na pewno. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O, niech mnie. Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Pokaż. Oto ona. Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Ha! Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Isidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Zrobię to. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Wtedy wrócimy. Znowu ty. No, debilu. To nie jest te ziele, stary. Hej, ty. Musisz uważać. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Przydałoby mi się. No bo jak mnie to nie dotyczy. Kiedyś takie sprawy. Nie powinieneś wierzyć, że to się skończyło. Tym razem szarki bez questów. Zawsze. Hej, ty. Ile w ogóle tego ziela muszę wiedzieć? Jeszcze 8. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Wyglądasz mi na kogoś, a ma... Hej, ty! Tak długo jak mnie to nie pakuje. Lepiej się do tego nie mieszać. Nigdy się nie nauczą. Tak długo jak mnie... Hej, ty! Wiedziałem, że będą kłopoty. Kiedyś to się już więcej nie powtórzy. Cztery zostały, cztery jeszcze. Proszę, tak jakoś sztywno. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno. Mógłbym ci pomóc. Może. A mnie ta twoja akrobatyka nie interesuje w ogóle. Zawsze to. Hej, ty! Wygląda. Chciałbym być teraz w jego skórze. Pewnie masz rację. Hej!
Hej, ty. Masz ziele. Ty też masz ziele. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Czy nikt w tej grze nie ma wina oprócz Lelesa na stole? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Wy nie interesujecie. Myślałem, Klin, że to się skończyło nie. już dawno temu. To się już więcej nie powtórzy. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Te zwoje magiczne wydają się całkiem interesujące. Jakie zaklęcia zawierają? Uderzenie wiatru, urok, telekinezę? Wezmę te zwoje z zaklęciami. Mądra decyzja. Wybierz trzy. Na pewno wezmę sen. Telekinezę. Niech będzie urok. To już trzy. Wykorzystaj je rozsądnie. Na pewno sobie telekinezę założę. Pewnie się pytacie, po co założyć telekinezę? Ha! Se założyłem! Czuję 5 punktów many jeszcze. Telekinezę sobie założył, żeby wykrywać przedmioty z dalekiej odległości. Po to. Po cholera jest do Mixira, jak tam nie ma nic. Dnemników też na razie nie ma co i chociaż. Gorn, tak, sobie pancerz. Nowa twarz. Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Zawsze to samo. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii. Czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy. I dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się cię przyjąć. Nieważne, w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam. Jeśli nie interesują cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Ludzie zawsze gadają. Do zobaczenia. Tego ciulika wykupiemy z chaty, ale to zaraz. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Nie chciałbym być rady. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tutaj kiedyś był najemnik o nazwie Kosa. Nie powinieneś. I ten cap zniknął. Najemnik, Kosa, właśnie ty. Witaj, kim jesteś? Wszyscy tutaj wołają na mnie Kosa. Jestem człowiekiem, który dba o to, by bronie naszych chłopaków były zawsze dobrze, dostatecznie ostre. Zanim trafię do kolonii, służyłem w wojsku jako płatnerz, dlatego nadaję się w sam raz do takiej roboty. Co masz do sprzedania? Mogę zrobić różnorakie akcesoria potrzebne do wykuwania broni. Czyli jesteś po prostu kowalem. Torlof. Kim jesteś? Nazywam się Torlof. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie Królewskiego Okrętu.
To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. Siadło są się tam niepotrzebne. Wiesz, dokąd leziesz? Nie, dokąd? To droga do siedziby naszego przywódcy. Li. To już się więcej nie powtórzy. I chuj. Czyli ty jesteś jak normalny najemnik, fajnie. Hej, ty! Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne. Orik w edycji rozszerzonej miał questa dla nas. No i cóż, tutaj nie ma. Idziemy jeszcze do Kronosa, strażnika rudy. Może coś będzie dla nas miał. Proszę. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. A quest? Jednakże, pohandluję z tobą dopiero wtedy, kiedy dołączysz do naszego kręgu. Nie sprzedajemy naszych run ludziom z innych obozów. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie chcę z tobą rozmawiać. No nie zamierzam z nim rozmawiać, no. Pff. Mardajmy na to, że... Kord mnie nauczy walki bronią jednoręczną. Mam nadzieję, że będzie mnie uczył. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy. Może być? Taniej niż u Skatiego. A jeśli jesteś doświadczony, będzie to wymagało ciebie nieco większych szanów. Mało tu 50 bryłka. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Adept, zajebiście. Mądra decyzja. Zanim jednak pozna... Dobra, bo ty będziesz gadał. Patrzcie. Ciekawe, co by było, gdybym zrobił się z mistrzem na czwarty poziom. Na czwartym poziomie, gdybym był mistrzem. To by było śmieszne, nie? Kurde, muszę zabić sierowiadę, żeby pójść po spodnie kreta. Ja pierdzielę, ale to wyzwania tutaj szykują mi... Zrobić jedne spodnie, muszę tak się napracować. Jak on ich jeszcze nie da w dodatku, to po prostu chyba tą grę zniszczę. Questa od Baloru nawet nie wezmę, tyle wam powiem. Ja pociągam was pojedynczo. Skurcie bestie! Wciąż przychodzą następni! Przeklęte stwory! No ty ciuliku! Dobra. Pojedynczo was rozciupię. Wciąż przychodzą następni. Przeklęte stwory. To się... Ja go nie zabiję. Kurwa! Zabijesz dwóch, zabijajcie trzeci. Przez twoją pewność siebie. Nieważne ilu zabijesz. Wciąż skurcze byki. Trzeba się uleczyć. Kocham tą grę i nienawidzę tej modyfikacji. I też, ale bo jest taka zajebista, ale trudna jak cholera jasna. I tak nic nie pobije z kotletami tekstu. No. Dobra. Muszę być co najmniej dwa poziomy. Znaczy jeden poziom, przepraszam. Chodzi o to, żebym zdobył więcej punktów nauki. 20, potrzebuję ich.
Za duża grupka. Może on jest tym pancerzem, szedł to. Jeden krotoszczur, powiedzcie, że jeden, proszę. Dobra, dwa, niech będzie. No w sumie już se daruję ich i jak będę wracał z tym pancerzem, to... Tylko jak ja naprawdę tego pancerza tam nie dostanę w tym miejscu, to mi po prostu chyba krew zaleje. Chodźcie, że jeden jest tylko. Jeden, dobra. Marka, te szurki to nie jest już dla mnie żadnym zagrożeniem, ale tu jest drugi, ale taki drugi to... To też nic dla mnie. Aktualnie. Tutaj był wilk kiedyś i jest tutaj wilk. Muszę zrobić tego tutaj świniaczka. Żeby ten pan tutaj z tyłu... Chociaż jak go teraz zabiję, to... Dobra, fuck it, najwyżej jakoś to wykminie. I tutaj tylko i wyłącznie po spodnie, naprawdę... Po nic więcej nie chcę, tylko chcę jedne i wyłącznie tylko jedne spodnie. A, gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Tak. Hej, ty! Jak myślicie, da nam spodnie? Obstawiajcie. Normalnie obstawiajcie, czy dostaniemy spodnie, czy nie dostaniemy tych spodni. Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień. Resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Tak. To świetnie. Zatem wiesz, na co należy uważać. Masz tu swój strój roboczy. Kilof musisz znaleźć sobie sam. Miłej zabawy. A, mam tu jeszcze twoje 3 porcje ryżu. Tylko nie spałaszuj wszystkiego naraz. Jak dużo rudy udało wam się uzbierać do tej pory? Magowie mówią, że mamy już niemal całą potrzebną ilość. Kret. Kiedy będziesz w nowym obozie, rzuć okiem na kopiec. Dobra. Jesus, mamy gildię kret. Mamy gildię kret i mamy spodnie, mamy pancerz. 10 obrony. Ja pierdziele, wiecie, kiedy to jest dużo na początek. Jeszcze okiem może nam coś powie. Hej, ty! Nie jesteś jednym z moich ludzi. Jestem. Czego tu szukasz? Kim jesteś? Jestem Oky. To ja rozkazuję w kotle. Mogę się tu na coś przydać? Raczej nie ma tu roboty dla kogoś takiego jak ty. Chociaż mógłbyś coś zrobić. Nasz poprzedni kowal dał się pożreć połzaczom w kopalni i teraz już dłuższego czasu kuźnia stoi pusta. Z tego co się orientuję, mieliśmy kiedyś jakiegoś kowala w nowym obozie, ale już nie pamiętam jego imienia. Może już nawet dokonał żywota, kij go tam wie. Rozejrzyj się po prostu. Jeśli kogoś znajdziesz, poślij go tu do nas, do kotła. Dobra. Mamy pancerzyk. Mamy gildię kret, mamy teraz wstęp do kopalni. Do karczmy, przepraszam. Do kopalni nie będziemy mieli do 4 rozdziału.
No dobra, ale w tym odcinku raczej to tyle. Jeśli się wam spodobało, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, a jeśli wciąż nie jesteście moimi widzami, zostawcie również subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Gothic Świat Skazańców. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, bajo.